Jeśli doskwiera państwu przewlekłe zmęczenie, znużenie i senność, to przyczyną takiego stanu jest nie tylko pogoń za karierą, bombardowanie negatywnymi informacjami czy zwykłe indywidualne problemy dnia codziennego. Z naukowego punktu widzenia przewlekłe zmęczenie może być skutkiem niedoboru niektórych składników w diecie, a także kilku szkodliwych nawyków i błędów żywieniowych. W tym filmie pokażę więc, jakie składniki są nam szczególnie przydatne, aby zmniejszyć codzienne uczucie zmęczenia i dodać sobie energii. Warto zrozumieć, że zmęczenie spowodowane różnymi czynnikami, o których zaraz powiem, znacząco pogarsza jakość naszego życia. I nie chodzi tutaj tylko o brak energii do wykonywania codziennych czynności. Przewlekłe zmęczenie często wiąże się z wieloma objawami, które skutecznie uprzykrzają nasze życie. O części z nich wspomnę w trakcie materiału. Ogólnie mam tu na myśli senność w ciągu dnia, bóle i zawroty głowy, osłabienie mięśni, spowolnione ruchy i pogorszony refleks, trudności w ocenie sytuacji i podejmowaniu rozsądnych decyzji, obniżony nastrój, w tym drażliwość, zaburzenia koordynacji ruchowej, utratę apetytu, niewyraźne widzenie, problemy z pamięcią i koncentracją, a także niską motywację. Pierwszym składnikiem, którego brak może dać się we znaki w postaci chronicznego uczucia zmęczenia, jest żelazo. Wiele osób na pewno wie, że niedobór żelaza powoduje anemię, ale już mało kto jest świadom, że to właśnie ten problem może go dotyczyć. I często jest tak, że zupełnie przypadkowo dowiadujemy się, że mamy anemię, bo akurat zrobiliśmy sobie badania laboratoryjne w innym celu. Dane statystyczne są bezlitosne, pokazują, że na anemię cierpi około miliard ludzi na świecie. Dlatego jeśli zmagają się Państwo z ciągłym uczuciem zmęczenia, to w pierwszym kroku warto sprawdzić poziom żelaza i ferytyny we krwi. Tu dodam, że ferrytyna to coś na wzór magazynu żelaza. Jak chodzi o badane parametry, to dodatkowo oczywiście trzeba zrobić morfologię krwi i warto też oznaczyć stężenie transferyny, czyli białka, które odpowiada za transport żelaza w naszym ciele. Gdy mowa o zmęczeniu towarzyszącym niedoborowi żelaza, to podkreślę, że jest to rodzaj zmęczenia, którego trudno się pozbyć, nawet po okresie regeneracji w postaci choćby snu. Potrafi być ono na tyle uciążliwe, że utrudnia wykonywanie podstawowych codziennych czynności, które wcześniej nie sprawiały problemów. Jeśli zastanawiają się Państwo, dlaczego brak żelaza powoduje zmęczenie, to tylko krótko to wyjaśnię. A mianowicie, mówiąc w uproszczeniu, żelazo transportuje tlen w naszym ciele. A tlen z kolei wykorzystują komórki naszego ciała do swojej pracy, w wyniku której powstaje energia. Gdy zabraknie tlenu, komórki przestają pracować na pełnych obrotach, a więc i wytwarzają mniej energii, zaś brak energii to właśnie uczucie zmęczenia. Tu jeszcze dodam, że deficytowi żelaza bardzo często towarzyszą bóle i zawroty głowy, problemy z pamięcią i koncentracją, a także mniejsza tolerancja wysiłku fizycznego. Ponadto osoby dotknięte tym problemem często zgłaszają uczucie zimnych dłoni i stóp oraz nadmierne wypadanie włosów. Aby zadbać o odpowiedni poziom żelaza, powinniśmy oczywiście sięgać po produkty będące jego źródłem, a są to głównie produkty pochodzenia zwierzęcego. Mam tu na myśli wołowinę, podroby w postaci wątróbki, dobrej jakości wędliny, ostrygi, jajka, a także sardynki. Żelazo znajduje się też w produktach roślinnych, ale odznacza się niską przyswajalnością. Aby ją zwiększyć, warto komponować posiłki razem z produktami bogatymi w witaminę C, ponieważ witamina ta zwiększa biodostępność żelaza roślinnego. Spośród roślinnych produktów najwięcej żelaza zawierają produkty takie jak migdały, orzechy laskowe, pistacje, kasza gryczana, strączki w postaci fasoli, grochu, soczewicy, a także tahini, pestki dyni, otręby pszenne i chleb żytni razowy. Jeśli jednak zmagamy się z głębokim niedoborem żelaza, to niestety zwykłe produkty będą niewystarczające i konieczne jest sięgnięcie po preparaty z tym pierwiastkiem. Jak chodzi o formę żelaza, to ja najbardziej sobie cenię glukonian i diglicynian żelaza. W przypadku anemii zwykle stosuje się około 30-40 mg żelaza. Jednak tutaj podkreślę, że raczej nie poleca się stosowania preparatów z żelazem na własną rękę, tylko pod kontrolą dietetyka bądź innego specjalisty. A powodem jest to, że z kolei przeładowanie organizmu żelazem, do czego może doprowadzić nieodpowiedzialne stosowanie preparatów z żelazem, również nie jest korzystne, ale o tym opowiem innym razem. W tym miejscu krótki przerywnik, ponieważ chciałbym zaprosić Państwa do zapisania się na mój darmowy newsletter o zdrowiu, który nazwałem porannym dziennikiem zdrowia. A poranny dlatego, że piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Jeśli chodzi o pierwiastki, które działają przeciw to warto przyjrzeć się też magnezowi. Osoby, których organizm nie jest nim dobrze wysycony, poza zmęczeniem zgłaszają również drażliwość, obniżony nastrój, problemy ze snem, nerwowość, niepokój, nasilenie lęków, a nawet objawy depresyjne. Zresztą badania naukowe pokazują wprost, że niedobór magnezu zwiększa ryzyko depresji aż o 34%. Poza tym, niedoborowi magnezu, podobnie jak w przypadku deficytu żelaza, mogą towarzyszyć bóle głowy. Co ciekawe, dopowiem też, że na skutek braku magnezu mogą pojawić się szumy uszne. No i oczywiście mogą wystąpić też skurcze mięśni. Warto wiedzieć też o tym, że sytuacje stresowe, na które napotykamy w codziennym życiu i związane z nimi zmiany fizjologiczne, jakie zachodzą w naszym ciele, wyczerpują pokłady magnezu. Zwiększony stres sprzyja utracie magnezu z moczem, stąd jeśli zmagają się Państwo z przewlekłym stresem, wówczas tym bardziej warto włączyć do diety jak najwięcej produktów obfitujących w ten pierwiastek. Aby nie zabrakło nam magnezu, w swojej diecie powinniśmy mieć produkty, które już częściowo wymieniłem w przypadku omawiania żelaza, a są to głównie migdały, nerkowce, kakao, gorzka czekolada, pestki dyni, nasiona sezamu, otręby pszenne i kasza gryczana. Dodatkowo stosunkowo dużo magnezu zawierają ryż brązowy, kasza jęczmienna, pestki słonecznika, orzechy brazylijskie, fasola biała, pieczywo razowe. Dobrym źródłem wysoce przyswajalnego magnezu są też wody wysoko zmineralizowane, takie jak np. muszyńskie zdroje, muszynianka czy magnezja. Gdy mowa o przewlekłym zmęczeniu i znużeniu, to nie należy zapominać też o folianach, czyli witaminie B9. Tu wspomnę, że brak tej witaminy, podobnie jak niedobór żelaza, również powoduje pojawienie się anemii, czyli niedokrwistości. Wynika to z faktu, że witamina ta bierze udział w produkcji krwinek czerwonych, czyli erytrocytów. W efekcie, w wyniku deficytu folianów, poza uczuciem przemęczenia, pojawiają się objawy takie jak nerwowość, drażliwość, problemy z koncentracją, utrata apetytu czy bezsenność. Co więcej, literatura fachowa dowodzi, że osoby zmagające się z deficytem tej witaminy są bardziej zagrożone rozwojem depresji. Przygotowując niniejszy materiał, sięgnąłem do jednej z polskich publikacji, w której autorzy napisali, że nasza standardowa dieta w Polsce dostarcza zaledwie około 70% rekomendowanej dawki dziennego spożycia folianów. Dodajmy do tego fakt, że witamina ta jest bardzo nietrwała podczas obróbki termicznej, gdzie jej straty mogą osiągnąć nawet 50-80%, i przepis na problem ze zbyt niskim jej poziomem w organizmie gotowy. Wobec tych informacji dobrze aby na naszych talerzach było obecnych jak najwięcej produktów bogatych w foliany. A zaliczam do nich przede wszystkim ciemnozielone warzywa, takie jak brokuły, brukselka, jarmuż kapusta włoska, szpinak, szparagi i natka pietruszki. Poza tym dużo folianów znajduje się też w strączkach, takich jak fasola biała, groch i bób. Foliany znajdziemy też w pomarańczach, kiwi, orzechach laskowych, a także w ryżu brązowym i kaszy gryczanej. I z uwagi na to, co powiedziałem przed chwilą, jak chodzi o straty folianów, to wszędzie tam, gdzie to możliwe, najlepiej spożywać produkty w postaci na surowo. Mówiąc o folianach, nie sposób nie wspomnieć też o witaminie B12. A to dlatego, że również brak i tej witaminy jest przyczyną pojawienia się anemii i związanego z nią chronicznego uczucia zmęczenia, a także innych objawów, niedokrwistości, o których przed chwilą wspominałem. Dodam jednak, że przy głębszym deficycie B12 mogą pojawić się też oznaki w postaci uczucia mrowienia i drętwienia kończyn, kłucia w okolicach opuszek palców stóp czy też ogólnego osłabienia nóg oraz rąk. Co więcej, osoby z niedoborem B12 nieraz zgłaszają też zaburzenia nastroju, niepokój i objawy depresyjne. Aby nie dopuścić do braku witaminy B12, w naszej diecie powinny znaleźć się produkty takie jak wątróbka wołowa i drobiowa, czy ogólnie wołowina i drób. A także ryby w postaci łososia, strąga tęczowego czy śledzia atlantyckiego. Ponadto dobrym źródłem B12 jest też nabiał. Mam tu na myśli jajka, jogurt naturalny, kefir, sery żółte i serki wiejskie. W sytuacji zaś znacznego niedoboru można sięgnąć po preparaty z witaminą B12, np. w postaci metylokobalaminy w ilości od 100 do 1000 mikrogramów w zależności z jak głębokim deficytem się zmagamy. Korzystając z chwili przerwy miałbym prośbę, jeśli ktoś z Państwa chciałby przyczynić się do tego, aby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj, który znajduje się pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Jeśli moje filmy są dla Państwa pomocne, to myślę, że warto to zrobić, bo subskrypcja sprawi też, że nie ominą Państwa inne wartościowe filmy. Z góry serdecznie dziękuję i wracam do tematu. Krótko dla zasady jeszcze wspomnę, że również inne witaminy z grupy B przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, a to dlatego, że biorą one udział w różnych szlakach metabolicznych i przemianach, w których powstaje energia. Co więcej, są one odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i za utrzymanie właściwych funkcji psychologicznych. To wszystko przekłada się na nasze siły witalne i nastrój. Mam tu na myśli witaminy takie jak witamina B2, czyli ryboflawina, witamina B3, nazywana niacyną, witamina B5, czyli kwas pantotenowy, a także witamina B6, inaczej pirydoksyna. Jednakże nie będę mówić o nich szerzej, ponieważ z ich niedoborem mamy do czynienia bardzo rzadko. Do innych witamin, które mają działanie przeciwzmęczeniowe, należy zaliczyć też witaminę D, z której niedoborem zmaga się wielu z nas. Na potrzeby niniejszego opracowania dotarłem do kilku badań naukowych, które jednoznacznie potwierdziły, że normalizacja poziomu witaminy D w naszym ciele, za sprawą wdrożonej suplementacji, zmniejsza nasilenie zmęczenia. Jeśli chodzi o przypadek z życia wzięty, to jako przykład wspomnę o 61-letnim mężczyźnie, który zgłosił się do gabinetu lekarskiego z powodu ciągłego zmęczenia i senności w ciągu dnia, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Wspomniane objawy zaczęły rozwijać się stopniowo od trzech miesięcy, zanim odwiedził specjalistów. Pogorszyły się one do tego stopnia, że mężczyzna ten miał trudności z wykonywaniem normalnych czynności w drugiej części dnia. Pacjent ten nie zmagał się z problemami ze snem, był aktywny, nie stosował żadnych używek ani nie przyjmował żadnych leków. W badaniu fizykalnym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ponadto zbadano parametry związane z nerkami, tarczycą i wątrobą, które okazały się w normie. Wobec tego zdecydowano o oznaczeniu stężenia witaminy D we krwi i okazało się, że wyniosło ono zaledwie 18,5 nanogramów na mililitr, czyli znacznie poniżej normy. Pacjentowi podano 50 000 jednostek witaminy D tygodniowo przez 8 tygodni, a następnie zalecono stosowanie 1000 jednostek dziennie. Pacjent zgłosił zmniejszenie zmęczenia i senności w ciągu dnia po dwóch tygodniach od rozpoczęcia suplementacji z kolei całkowite ustąpienie objawów nastąpiło w ciągu trzech miesięcy. Tu jednocześnie dodam, że w tym okresie mężczyzna nie podejmował żadnych zmian w swoim codziennym życiu, w tym nie zmieniał swojego sposobu żywienia, aktywności fizycznej, społecznej itd. Przykład ten bardzo dobrze pokazuje, że niedobór witaminy D może być pewnego rodzaju ukrytą, ale łatwo odwracalną przyczyną przewlekłego zmęczenia. Jednocześnie też dodam, że dostarczanie odpowiednich ilości witaminy D i zapobieganie jej niedoborom wiąże się ze zmniejszeniem objawów depresyjnych, co zostało potwierdzone w obszernej pracy z 2022 roku. Dodam też, że przeprowadzone badania pokazały, że deficyt witaminy D skutkuje większym odczuwaniem stresu. Jak wskazują eksperci, problem ten dotyczy zarówno osób młodszych, jak i starszych. To tylko pokazuje, że witamina D jest wyjątkowo cenna we współczesnym świecie, którego atrybutami, tak jak wspomniałem na wstępie, są zmęczenie, znużenie, stres i ogólne wyczerpanie. Wśród składników, które mogą okazać się pomocne w walce ze zmęczeniem i brakiem sił witalnych, są też kwasy tłuszczowe omega-3. W jednym z przeprowadzonych badań eksperci zauważyli wprost, że niski poziom omega-3 w organizmie sprzyja rozwojowi zespołu przewlekłego zmęczenia. Z kolei w jeszcze innym doświadczeniu jego autorzy potwierdzili, że spożywanie kwasu eikozapentaenowego, w skrócie Epa, czyli jednego z przedstawicieli omega-3 sprzyja złagodzeniu oznak przewlekłego zmęczenia. Co więcej, jedno z najnowszych opracowań naukowych z 2021 roku dowiodło, że dostarczanie omega-3 łagodzi objawy depresji. Aby zapewnić odpowiednie wysycenie kwasami omega-3, dobrze by było, gdybyśmy sięgali po dwie porcje ryb tygodniowo. Szczególnie mam tu na myśli śledzia atlantyckiego, dzikiego łososia, sardynki, makrelę atlantycką i pstrąga tęczowego, ponieważ to właśnie te ryby obfitują we wspomniane związki. Innym rozwiązaniem jest sięgnięcie po olej z wątroby dorsza. Warto mieć świadomość, że nasze zmęczenie może się pogłębiać na skutek odwodnienia. Literatura fachowa podaje, że znużenie, spadek tolerancji wysiłku fizycznego, napięcie psychiczne, niepokój, obniżony nastrój, senność czy pogorszenie koncentracji, czyli wszystko to, co towarzyszy przewlekłemu zmęczeniu, ma związek ze zbyt niską podażą płynów. Wobec tego zachęcam, aby zawsze mieć coś pod ręką do picia. I wcale nie musi to być zwykła woda. Mogą to być na przykład soki warzywne, rozcieńczone soki owocowe herbata, napary ziołowe, ale także zupy, przetwory mleczne czy świeże warzywa i owoce. Trzeba mieć świadomość, że poza wspomnianymi składnikami pokarmowymi istnieje o wiele więcej sposobów, które pomogą zmniejszyć zmęczenie i odzyskać siły witalne. Bez szerszego omawiania, krótko je Państwu teraz podam. Skuteczne może okazać się ograniczenie spożywania cukru, ponieważ składnik ten hamuje uwalnianie neuroprzekaźnika o nazwie oreksyna, który wprowadza nas w stan czujności. Przy jego obniżonym poziomie dochodzi do spadku energii i senności. Poza tym, jeśli rozwinie się u nas insulnooporność na skutek dostarczania właśnie nadmiernych ilości cukru, wówczas komórki nie wychwytują glukozy z krwi, a więc zaczyna brakować im paliwa, a tym samym nie produkują energii. Ciągłe uczucie zmęczenia, brak sił witalnych w trakcie dnia, zmniejszenie motywacji, zwiększona drażliwość i niepokój to również skutki zbyt niskiej jakości snu. Na moim kanale znajdą Państwo film, w którym szeroko omawiam, co zrobić i czego unikać, aby nasz sen był naprawdę regenerujący. Trzeba mieć świadomość, że zmęczenie i senność mogą być też objawem różnych problemów zdrowotnych. Poza omawianą dziś anemią czy insulnoopornością i powiązaną z nią cukrzycą, mogę tu wymienić jeszcze przede wszystkim zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy, bezdech senny, przewlekłą chorobę nerek, fibromialgię choroby reumatyczne, a także nadwagę i otyłość. W takim przypadku potrzebne będzie uregulowanie tych schorzeń, aby zwiększyć poziom sił witalnych. Gdy mowa o chorobach, to chciałbym wspomnieć jeszcze o celiaki. Celiakia to choroba o podłożu autoimmunologicznym, która jest związana z nietolerancją glutenu. I to, co warto wiedzieć, to to, że to właśnie przewlekłe zmęczenie jest jednym z jej głównych objawów. Zwracam na to uwagę, ponieważ przy doszukiwaniu się przyczyn zmęczenia, gdy bierze się pod uwagę różne jednostki chorobowe, to bardzo często zapomina się o celiaki. Liczę na to, że dzisiejszy odcinek dostarczył Państwu kilku pomysłów i wskazówek, co zrobić, aby zwiększyć swoje siły witalne i zmniejszyć codzienne uczucie zmęczenia. W tym programie celowo nie poruszyłem kwestii adaptogenów czyli naturalnych produktów takich jak np. rzęszeń, które pomagają nam zadoptować się do niesprzyjających warunków środowiskowych i które to również łagodzą zmęczenie czy zmniejszają napięcie psychiczne. O tych składnikach chciałbym wkrótce nagrać osobny film i jeśli są Państwo nim zainteresowani, to będę wdzięczny o pozostawienie komentarza. Pozostając w tematyce około zmęczeniowej, zapraszam Państwa jeszcze do wysłuchania ciekawego materiału, w którym opowiadam, co może być przyczyną tego, że czujemy się senni po posiłku. Aby zapoznać się z tym programem, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.